Dzień dobry. Ten gong oznacza, że festiwal Chrześcijańskie Granie można uznać, właśnie, trzeba to podkreślić, można uznać za rozpoczęty. Tak jest, to jest ten moment, kiedy wszyscy możemy zaklaskać. Bardzo się cieszę, że 11. edycja Festiwalu Chrześcijańskie Granie, święta chrześcijańskiej muzyki, wydarzenia, które gromadzi tych, którzy są fanami dobrych brzmień, ale także tych, którzy te brzmienia dla nas przygotowują, produkują, zostawiają w uszach, sercach, duszach, żeby to wszystko mogło się rozprzestrzeniać w świat. Dzisiaj także specjalna okazja do tego, żeby rozpoznać, później także szansa, żeby promować tych wszystkich, którzy wystartują w konkursie debiuty. Wielka okazja do tego, żeby ucieszyć się dobrymi brzmieniami. 11. edycja festiwalu. Trzeba podziękować tym wszystkim, bez których to by się nie mogło udać. Oczywiście organizatorem wydarzenia jest Fundacja Chrześcijańskie Granie. Michał Guzek, odpowiedzialny za całe przedsięwzięcie. Witam serdecznie, Michale. Witam serdecznie. Chciałem wszystkich właśnie powitać. Cieszę się, że jesteśmy razem, że spotkamy się w niedzielę misyjną, że mam nadzieję, że ten sygnał pójdzie w cały świat i że ta Ewangelia będzie głoszona na dachach. I tutaj mam wielki apel, żebyście wyszli i później wspierali te zespoły, wspierali, żeby Kościół cały od tych, którzy prowadzą schole, są katechetami, są proboszczami, ale też zwykłymi wiernymi, żeby chcieli zapraszać właśnie takie zespoły, które występują na, między innymi na Festiwalu Chrześcijańskie Granie, żeby ten Kościół był otwarty. I tego życzę sobie i nam wszystkim, żebyśmy byli otwarci na muzykę chrześcijańską. Życzę dzisiaj dobrej zabawy i takiego dobrego spotkania. Tego życzę. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych latach również. Dziękuję. Moment. Zanim kolejne lata, przeżyjmy to wydarzenie. Skupmy się na tym, co jeszcze dzisiaj. Oprócz chrześcijańskiego grania, organizatorzy to także dobre miejsca. Agencja Pro Culture. Współorganizatorami, partnerami wydarzenia jest kawiarnia Gary Kontra, Samuel Studio, Fundacja Otwarte Serce, Dobry Zakątek to dom rekolekcyjny, a mamy także dzisiaj strefę dla dzieci. Ci wszyscy, którzy mają pociechy, mogą tam się spotkać z Maryland, który jest organizatorem właśnie strefy dla dzieci. Nie odbyłoby się to wydarzenie bez współpracy z mediami. Tu trzeba wymienić naszych partnerów, patronów medialnych. To TVP3 Warszawa, Radio Niepokalanów, Radio Profeto, Radio Fara, Radio Fiat, Radio Via, Radio Bobola, Radio Doxa, to Lista z Mocą, Radio Nowa Kultura, Lista Muzyczne Dary, Aleteja.org, Misyjne.pl, Gość Niedzielny, Tygodnik Katolicki Niedziela. Dla nich wszystkich także gorące brawa. Ja nazywam się Przemysław Goławski, jestem dziennikarzem Polskiego Radia. Będę miał zaszczyt poprowadzić to dzisiejsze wydarzenie. A jeżeli ktoś będzie czuł niedosyt tego wszystkiego, co się tu wydarzy, to dzisiaj w czwórce, w czwartym programie Polskiego Radia, także o 20:00 audycja Muzyka Dobrego Słowa, w której będzie można jeszcze raz usłyszeć te zespoły i spotkać się z tymi, którzy startują dziś w konkursie debiuty. Trzeba chyba zacząć to wydarzenie. Zapraszamy na scenę jedno, wielki zespół, który zdobył debiut 2021. Czas na pierwszy koncert tego wieczoru.
ma, ty życiem napełniasz, ty dajesz serca żar, nie jestem sam, spływają z tobą łaski. Żar. Nie jestem sam, spływają zdroje łask. Szczęśliwy ty, kto tobie życie dał, jego serce przemienia. Ty dajesz schron i wiarę mi, po ścieżkach prowadzisz. Ty dajesz serca żar, nie jestem sam, spływają zdroje łask. Szczęśliwy ty, kto tobie życie dał, jego serce przemieniasz. Wezwałeś mnie, wezwałeś mnie i te, i te. Cześć, jesteśmy jedno i przyjechaliśmy tutaj otworzyć 11. Festiwal Chrześcijańskie Granie. Bardzo się z tego powodu cieszymy, a utwór, który już w tle gra, nosi tytuł Brachidacja i ma iście modlitewny refren. Ten refren to jest wołanie do Pana Boga o serca na wzór Jego serca i do takiej modlitwy o serca, jak Jezusowe serce chcielibyśmy zachęcić razem z nami w refrenach. Wołajmy o Kościół według Jezusowego serca. Tak, brachidacja. Ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja, muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, aby nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej puste są kalorie, czy taka relacja, w której postępuje serca, mumifikacja. Jezu, daj serce, jak Twoje serce. W uwielbieniu podnoszę w górę ręce. Jezu, daj serce, jak Twoje serce. W uwielbieniu podnoszę w górę ręce. Bum, gdy jestem w mieście ludzi, widzę tłum, szum. Chcę kochać życie jak Jack Sparrow, kocha rum. Lub bardziej, bo od życia bardzo dużo mogę brać. Wcześniej samemu, coś drugiemu muszę dać. Brać, większość chciała być. Zmyślą się ludziom, a miłość wcale nie gości w nich. Przykro mi, niech nam się co innego śni. Niech miłość na tronach ludzkich serca gości. Jezu, daj serce, jak Twoje serce. W uwielbieniu podnoszę w górę ręce. Jezu, daj serce, jak Twoje serce. W uwielbieniu podnoszę w górę ręce.
Pojawia się stagnacja, potrzebna szybka reakcja. Stacja, głęboki oddech, myśli, hibernacja, lamentacja. Nie teraz, nie potem odnowione serce. Nie idę sam, ale idę we dwoje. Paranoje usiłują sfasować drzwi moje. Posiedzimy sobie, niech naciskają na dzwonek. I pukać mogą ciągle już słuchawki nałożone. Muzyka serca tłumi strach tego świata znoje. Jezu, daj serce jak twoje serce. W uwielbianiu podnoszę w górę ręce. Jezu, daj serce jak twoje serce. W uwielbianiu podnoszę w górę ręce. Da Dio non ce l'abbiamo la vacanza. Che sia il mio cuore come il tuo cuore Gesù Cristo. Tu sei il mio amore, Dio mio, sia fatta la tua volontà. Ti seguo, sei la vita, sei la verità. Tu sei il Salvatore, ti adoro pastore. La mia vita nelle tue mani, Signore. Gesù, dai serce jak twoje serce. W uwielbianiu podnoszę w górę ręce. Jezu, daj serce jak twoje serce. W uwielbieniu podnoszę w górę ręce. Oh yeah, oh yeah. Daj serce, daj nam serce jak twoje serce. Amen? Yeah! Amen? Okej. Okay. Kolejny utwór jest o pomaganiu i o takim otwartym sercu na pomaganie. O takie moje świadectwo, że jak się ma otwarte serce na to, żeby dawać, to Pan Bóg ze swojego otwartego serca daje. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, nie przez to, czym włada, lecz przez to, czym dzieli się, czym dzieli się. Mania pomagania, dodawania serce skłaniaj. Dobro rośnie serca dwa, łączą się miłości mostem. Mania pomagania, dodawania serce skłaniaj. Dobro rośnie serca dwa, biją tak radośnie. Świat niech zapłoną serca, niech płonie duch, spirale dobra, rozkręćmy radośnie, niech pójdzie w ruch, pójdzie w ruch. Mania, pomagania, dodawania serce skłaniaj, dobro rośnie serca dwa, biją tak radośnie, oh. Mania, pomagania, dodawania serce skłaniaj. Mikołaj Sikora.
budowania serce skłaniaj. Dobro rośnie z serca dwa, łączą się miłości mostem mania. Pomagania, dodawania serce skłaniaj. Dobro rośnie z serca dwa, biją tak radośnie. Wow, 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 wow. Dzięki wielkie. To jest ten moment, w którym ja stroję gitarę, a trębacz opowiada jakiś żart. Uprzedzałem go o tym. Jak zwykle protestował, ale teraz musi. Zostałem wyróżniony, że mogę dzierżyć ten mikrofon jako jedyny oprócz Karola. Dobrze, no ja się boję, że mój teść mnie w końcu wydziedziczy za to, co opowiadam, ale to nic. Jest taka sytuacja, że jak mój teść poszedł kiedyś na koncert do Filharmonii, tak przyszedł, zasiadł z żoną, czyli z teściową, i tak patrzy na tych wszystkich muzyków, którzy się tam stroją i mówi tak, kurczę, no, że się nie mogli w domu nastroić. To już można się w tym momencie śmiać. Brawo dla Jasia, on jest bardzo nieśmiały. Ale w brachidacji na trąbie nieźle grał, nie? No, to jeszcze raz brawa. Takie bardziej sowite niż za ten żart. No dobra, ja, wygląda na to, że jestem nastrojony, więc masz wielkie szczęście, że drugiego żartu nie będzie. Im dłużej Karol się stroi, tym więcej braw ja dostaję. Tak to zawsze działa. Brawo, brawo. Kolejny utwór jest dostępny na serwisie YouTube. Nosi tytuł Niepojęty. Jest to cover utworu Chrisa Tomlina. Niepojęty, niezmierzony. Po szczyty gór stworzenie objawia majestat Twój. Od koloru jesieni po wiosenny nur wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając niepojęty, niezmierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Więc można się tuż. Kto maluje kolory polarnych zórz. Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi gwieździstą noc. Tylko Ty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, Ty znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Thank you.
niepojęty, niezmierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie pękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wspaniałym Bogiem. Wspaniałym Bogiem. Mikołaj Sikora. Na pianie Miłosz Dixon-Bazarnik. Na perkusji najprzystojniejszy w zespole Michał Smajdor. No i najmądrzejszy w zespole trębacz Jan Gąsawski. Ja nazywam się Karol Gut, my jesteśmy jedno, a to utwór Różaniec, bo mamy oczywiście październik. Gdy życia, muzyka gra, a sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia, muzyka gra, a sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia, muzyka gra, a sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia, muzyka gra, a sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Egipskie ciemności i chłód do kości. Wiarę rozpali, zaproś ją we włości. Matka Boża we włości, no to Bóg we włości. Chcesz żyć? Daj się miłości, gdy idę z nią. Serce się nie gubi, droga kręta, ale ona mówi: za moim synem idź, on bierze na siebie trudy, a ty kochaj, bo zmyte brudy. Gdy życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Święty Maksymilian Maria Kolbe był wielkim wojownikiem. Nie zasłaniał się tarczą, a cudownym medalikiem. Matce życia powierzył on swoje życie i za miłość je oddał, za rodzinę uwierzycie. Mamy w sobie miłość, mamy w sobie męstwo, modlitwa, post, ofiara i dajmy życiem świadectwo. Przed nami 100% szans na zwycięstwo, jeśli zawierzymy Bogu dzieciństwo. Gdy życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki. Życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Gdy życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki. Życia, muzyka gra, sił brak na taniec. Dłużej nie czekaj, weź do ręki różaniec. Ja mówię Jezus, wymówić się Chrystus. Jezus, Jezus. Ja mówię Jezus, wymówić się Chrystus. Niech słyszą w niebie i słyszą w czystu. Ja mówię Jezus, wymówić się Chrystus. Jezus, 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 Jezus. Amen? Oh yeah, dzięki wielkie. Dzięki. Wielkie, wielkie dzięki za występ.
z Bogiem. Trzeba dodać bardzo ważną informację, ponieważ Karol Gut, który jest liderem tej formacji, jest także w jury konkursu debiuty. Oprócz Karola, także Szymon Babuchowski, poeta, dziennikarz, gościa niedzielnego, a także Adam Guzdek, odpowiedzialny za Bądź jak Jezus, koncert Non Stop System i wiele innych muzycznych inicjatyw, więc warto o tym także pamiętać, trzymając kciuki za obrady jury. O tym będziemy jeszcze później mówili. Raz jeszcze dziękujemy, ale w związku z tym, że nawet o modlitwie może być muzyka, nawet o modlitwie można zaśpiewać tak wprost, no to czas także spojrzeć na takie wydarzenie w Kościele, które zaprasza i do modlitwy, i do namysłu, i do spojrzenia do tego, że także i my mamy być w jakimś wymiarze misjonarzami. O tym przypomina często papież Franciszek, mówiąc, że jesteśmy uczniami misjonarzami. To jest też także nasze powołanie. Chciałbym zaprosić, żeby dołączyli do nas na scenie bracia Kapucyni, ponieważ jest specjalna okazja, żeby troszkę o nich więcej opowiedzieć. Brawa! I trzeba od razu zaznaczyć, że to można powiedzieć comeback w ramach tego, co się dzieje na Festiwalu Chrześcijańskiej Grani. Przyjrzyjcie im dobrze, ponieważ tutaj w tym gronie, nie wiem, czy pamięć widzów będzie sięgała tak daleko, można odkryć tych, którzy są, pochodzą z zespołu Nacinacze Sykomory. To brat Kacper i brat Michał. Naprzód! Od razu pytanie. Jak to jest wracać tutaj, już nie w przestrzeni takiego wprost muzycznego grania, ale gdy odkrywacie swoje powołanie, już jesteście po formacji, zostaliście braćmi kapucynami, czy muzyka może być taką przepustką albo pomocą, żeby później gdzieś odkryć drogi powołania? Myślę, że klimat, przede wszystkim klimat jest niesamowity tego miejsca. Ja pamiętam, to było 10 lat, 9 lat temu? Tak, i chyba byłeś na Bosaka. No to tam. Słuchajcie, miałem taki stres, że tutaj pamiętam, żeśmy się stresowali, mieliśmy wejść i grać. Mówi, słuchaj, my tak musimy zrobić coś takiego ekstrawaganckiego. Mówi, to ściągaj buty, wejdziesz na Bosaka i będzie tak po franciszkańsku. No tak właśnie, tak to właśnie było. Niesamowity klimat tego miejsca, to, że Bóg tutaj działał, też poruszał nasze serca. My w ogóle jesteśmy braćmi kapucynami, jesteśmy też braćmi rodzonymi z Kacprem. Tak się stało. Nieszczęście, kapucyni chodzą parami. Także historia była taka, że my w ogóle zaczynaliśmy od salki. Pewnie wiele zespołów zaczynało od takich salek, garaży. Rzępoliliśmy. Ale kiedyś ktoś dał nam taką nadzieję. Pojawili się kapucyni, którzy może coś z tego będzie. I takim, myślę, taką trampoliną dla nas było właśnie spotkanie młodych w Wołczynie. To było takie miejsce, czy taka przestrzeń, gdzie mogliśmy dać trochę siebie, pokazać się, że tak powiem, światu. I dzięki temu też wylądować tutaj na debiutach. Kacper, chcesz coś dodać? A to chyba. Ale śmiało, jeżeli macie jakieś pomysły, żeby coś dopowiedzieć, to ja będę dopytywał. Już główkujcie, co powiecie o Wołczynie, ponieważ to jest przestrzeń, która zaprasza także zespoły. To jest spotkanie dla młodych w różnym wieku, tych najmłodszych, trochę starszych, też po części pewnie młodych, dorosłych, ale bardzo często podczas spotkań młodych to muzyka jest tym przyciągaczem, tym magnesem. To jakie zespoły zaprosicie, zadecyduje często o tym, jak wielu młodych może się spotkać. No to myślę, że też zespół przyciąga młodzież. Też w tym roku mieliśmy zespół, który myślę, że jest na wysokim takim poziomie też wokalnym i też zespół jest bardzo rozmodlony. To było zespół Sowiński. No i młodzieży było dość dużo. Porównując do wcześniejszych lat, wiadomo, mało, no bo raczej spadek jest młodzieży. Dlatego tutaj jesteśmy, żeby też zareklamować to spotkanie młodych w Wołczynie. No i myślę, że może kiedyś w przyszłości te zespoły, które tutaj grają, będą mogły tam też jakby zaśpiewać i modlić się razem z nami. Oby tak było, trzymamy kciuki. Co jeszcze warto wiedzieć o tym spotkaniu w Wołczynie? No właśnie, jest to, co bardzo lubimy, czyli koncerty codzienne, także zespołu z chrześcijańskiego grania przez tych wiele edycji, które się odbyło. Ale oprócz tego to, co lubimy jeszcze bardziej, czyli codzienne msze święte, nabożeństwa, bardzo ciekawi goście oraz spotkania w grupach z bardzo właściwie otwartymi ludźmi, czyli takimi jak wy. O tym, jakie doświadczenia, jak przeżyli ostatni Wołczyn, może ktoś chce powiedzieć z Państwa? Ręka do góry? Nie? Tutaj?
Tak, jest ręka. Dobrze, zapraszam w takim razie. Brawa. Brawo, 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 brawo! Dzień dobry, moje imię i nazwisko to Mateusz Jóźwiak. Przybyłem spod Mińska Mazowieckiego i generalnie w tym roku udało mi się po raz pierwszy dostać na Wołczyn. Zaciągnął mnie tam mój serdeczny kolega, Szymek Książek, siedzi tam. Wyciągnął mnie z domu, co nie było na pewno proste. No ale jakoś mu się udało. No i w moim wieku pewnie ludzie myślą sobie, wakacje, jest tyle rzeczy do roboty, po co miałbym jechać na Wołczyn? No i tak samo myślałem ja, ale Szymek wyciągnął, udało mu się. Jak to się skończyło? Nie dość, że wróciłem szczęśliwszy, wymodlony, to jeszcze w statusie związku. Z moją dziewczyną Asią, która siedzi na widowni. Czyli jak widzicie, muzyka, spotkania, to wszystko może połączyć nie tylko tak na miejscu, ale także na zawsze, bo sakrament to już taka poważniejsza rzecz. Jak to jest także z tym odkrywaniem powołania misyjnego, ponieważ dzisiaj niedziela misyjna, rozpocznie cały tydzień misyjny. Może też jakieś zaproszenie i wezwanie do tych zespołów, które dzisiaj będą debiutowały na scenie chrześcijańskiego grania, żeby także w tym przesłaniu się odnalazły, bo to trudne zadanie, tak śpiewać o Bogu. Myślę, że o śpiewaniu o Bogu i o misji powie nam coś więcej Kuba, który teraz nawet na wakacjach był miesiąc w Bułgarii na takim doświadczeniu misyjnym. Jak śpiewać, głosić Pana na misjach? Na pewno w języku tam, gdzie się jest, bo nie wszyscy rozumieją po polsku, ale jest taka możliwość. Oczywiście warto i trzeba głosić Chrystusa zawsze i wszędzie, na różne sposoby, też muzyką. Nie jestem pewien, ale właśnie też był już od lat. Tu bracia też byli, jako nacinacze sykomory, też byli. Kochani, na przykład z braćmi w Bułgarii, gdzie jest bardzo niewielu katolików, katolików w Bułgarii jest 1%. Tam nasi bracia organizują taki festiwal właśnie też w Bułgarii dla młodzieży na przykład katolickiej i tam myślę, że też są zaproszeni nie tylko świeccy, żeby pojechać zobaczyć, jak wygląda kościół w Bułgarii, głosić, pomagać tam wspólnotom lokalnym, ale też do zespołów zachęta, jeżeli my tu jesteśmy z braćmi, możemy dać kontakt do organizatorów festiwalu w Bułgarii. Tam też można głosić za granicami. W Niemczech, w Austrii jest wiele miejsc. Nasi bracia też tam organizują różne inicjatywy, gdzie zespoły, gdzie świeccy mogą się angażować w ewangelizację i też wspierać tamte lokalne kościoły. Dobrze, to już więcej wiemy. Więcej wiemy o kapucynach. Więcej wiemy o tym, co się dzieje podczas spotkania w Wołczynie. Jak można zaangażować się także misyjnie podczas różnych wydarzeń w kraju i na świecie. No, jest jakaś przestrzeń, że jeżeli ktoś poczuje, że takim kapucynem fajnie być, żeby się zgłosić do was? Oczywiście, można podnieść rękę, proszę bardzo. Tylko tak, już tak, no tak, było takie powiedzenie, nasz referat powołaniowy jest na ulicy Korzeniaka. Jeśli chcesz stracić chłopaka, wyślij go na Korzeniaka. Wiadomo, panie, wiadomo, to takie były te chwyty marketingowe, żeby ten, ale wiadomo, jeśli czyjeś serce jest poruszone, jeżeli chodzi o panów. Tam mamy też siostrę Dorotę, to jest kapucynka, czynna tam z tyłu jest. Przyjechaliśmy też z młodzieżą. Jeżeli jakieś serce jest poruszone, wiadomo, trzeba odpowiadać na ten głos powołania. Wiecie, że właśnie niewielu młodych dzisiaj ma taką odwagę, żeby rzucić się na głębie, i wejść, właśnie oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I myślę, że tym bardziej trzeba wspierać. Myślę, że potrzebujemy swojego wsparcia nawzajem, tak jak te zespoły, które tu grają. Potrzebują naszej promocji, zwykłego polajkowania na Facebooku, udostępnienia postu. Właśnie, żeby promować dobrą muzykę, promować dobre treści i promować przede wszystkim Jezusa Chrystusa, spotkanie z Nim, bo to jest, myślę, serce tego, co robimy w ogóle w Kościele. Żeby człowiek mógł spotkać w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Dlatego zapraszamy, jeżeli też albo myślisz o ewangelizacji na zewnątrz, poza granicami Polski, zapytaj nas o to. Jeżeli chciałbyś przedłużyć taki festiwal debiuty o 5 dni, zapraszamy na Wołczyn, na Facebooka Wołczyna, tam znajdziecie więcej informacji. Trzecia rzecz, jeżeli znacie kogoś, kto rozpoznaje w sercu wołanie Pana do jakiejkolwiek formy życia, też zapraszamy czy nas Facebook Wołczyn, czy po prostu do nas, do braci o kontakt. Jesteśmy tu na całym festiwalu. Nasi bracia prowadzą kurs rozeznania powołania. Nie ukierunkowany tylko na jedno powołanie, tylko żeby uczyć młodych ludzi rozpoznawać znaki powołania w swoim życiu. Kurs w tym roku rozpoczyna się końcem października, więc taka last minute okazja. Jeszcze tu jesteśmy.
I jeszcze ostatnia informacja. Wyciągamy nasze telefony, włączamy kalendarz i zaznaczamy datę 17-21 lipca 2023 roku. Wtedy to odbywa się spotkanie młodych w Wołczynie. To spotkanie jest w Wołczynie. Tak. Tak jest. Konkret informacji jest. Więc teraz bardzo, bardzo dziękujemy braciom kapucynom. I czas rozpocząć kolejną część naszego dzisiejszego spotkania. Kolejne, można powiedzieć, chyba wydarzenie, które samo w sobie już gromadzi fanów muzyki chrześcijańskiej. Coś, na co wszyscy zainteresowani tym dobrym brzmieniem, dobrą nutą, dobrym słowem czekają rok do roku. Debiuty 2022. To jest ten moment, kiedy będziemy mogli spotkać się z trzema zespołami, które wywalczyły sobie miejsce, bo to spory konkurs gromadzący wiele zespołów. Dziś na scenie trzy zespoły. Spośród 15 zostały one wybrane, a ta 15 to także po długim namyśle, po dużych obradach spośród znacznie większego grona, więc dzisiaj top of the top w tych zespołach, które debiutują, wydały płytę albo wydają w najbliższym czasie swój własny krążek. Pierwszy na scenie zespół Marty Madejskiej. Zapraszamy. Cześć kochani, witajcie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj tutaj. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. No i cóż, postaramy się was dzisiaj zabrać może najpierw do nieba. Idziecie z nami? Chodźcie z nami. Właśnie tu.
No to pierwsze koty za płoty. A teraz będzie taka historia, jedna z moich ulubionych w Piśmie Świętym. Historia pewnej kobiety, która w samo południe przyszła do studni. I pewnie wiecie, kogo tam spotkała. Spotkała tam Jezusa, a ona taka spragniona miłości, bo już kilku mężów miała. I właśnie rozważanie na temat tej Ewangelii będzie kolejna piosenka o tym właśnie, że jak jesteś spragniony, to żebyś przyszedł do Jezusa, że On daje wodę żywą. I ja kiedyś modliłam się tymi słowami i właśnie prosiłam o tą wodę żywą, żeby Pan Bóg mnie napełnił, żeby napełnił mnie swoim Duchem Świętym. Spękane usta już nie będę pragnąć, gdy
Duch Święty właśnie daje odwagę, żeby stanąć przed wami choćby dzisiaj tutaj, żeby razem z wami tutaj być, żeby tworzyć, żeby coś robić ze swoim życiem, żeby iść dalej tam, gdzie On nas posyła, tam, gdzie chce, żebyśmy byli. I kolejna piosenka to jest właśnie taki manifest trochę, taka deklaracja, że tak, Panie, chcę iść za Tobą, po Twoich śladach, chcę za Tobą iść. Każdego dnia, bo Ty przemieniasz moje serce, przemieniasz moje życie. Niech stanie się to też może i dla Was jakąś deklaracją. Zapraszamy. W samym centrum mego świata Cię postawię. Do każdego zakamarka zaprowadzę. Oddam Ci ostatni skrawek wolnej ziemi. Każdą wyspę, każdy zamek, Ty panuj w nim. Po Twoich śladach, wąską ścieżką będę iść. Zupełnie taka, jak Ty mój Zbawco chcę być. Po Twoich śladach, wąską ścieżką będę iść. Zupełnie taka, jak Ty mój Zbawco chcę być. Wielki Królu, w moim sercu masz mieszkanie. Bądź jedyny tego miejsca gospodarzem. Każdy krok zależy teraz już od Ciebie. Z moim życiem zrób co chcesz, przemieniaj je. Po Twoich śladach, wąską ścieżką będę iść. Zupełnie taka, jak Ty mój Zbawco chcę być. Po Twoich śladach, wąską ścieżką będę iść. Zupełnie taka, jak Ty mój Zbawco. Zasłuchana w Twoje słowa, coraz więcej czerpię z nich układam świat od nowa, taka jak Ty chcę być. Szukam Twojej obecności i wpatruję się w Twój krzyż. Wiesz najwięcej o miłości, taka jak Ty chcę być. Poświęciłeś dla mnie wszystko, nie dorówna Tobie nic. Chcę miłości być podobna, taka jak Ty chcę być. Czekam na wskazówki z nieba, co pokażą mi jak żyć. Tylko Ty masz moc mnie zmieniać, taka jak Ty chcę być. Taka jak Ty chcę być.
Bardzo wam dziękujemy, kochani. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Zagrali, zaśpiewali ze mną Kaja Nowak, Wojtek Zalewski, Michał Trąbski, Filip Filipski i Daniel Pomorski. Jeśli zechcecie z nami zaśpiewać refren może, to zapraszamy. Spróbujcie z nami po twoich śladach i... Po twoich śladach wąską ścieżką będę iść. Zupełnie taka jak ty. Zupełnie taka jak ty, mój Zbawco, chcę być. Może odważniej jeszcze raz, po twoich śladach. Po twoich śladach wąską ścieżką będę iść. Będę iść. Zupełnie taka jak ty. Zupełnie taka jak ty, mój Zbawco, chcę być. Chcę być. Teraz już sami dla mojej wielkiej radości. Po twoich śladach. Miód na uszy po prostu. Zupełnie taka jak ty, mój Zbawco, chcę być. No i ostatni raz, bo się składa, żeby było cztery, nie? Po twoich śladach wąską ścieżką będę iść. Zupełnie taka jak ty. Zupełnie ślicznie wam dziękujemy. Brawo dla was. Dziękujemy. Marta Madejska z zespołem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marto, na gorąco jeszcze, zanim oddamy scenę kolejnym wykonawcom, jak to jest występować tu i teraz podczas debiutów 2022? Super! Teraz mogę jeszcze raz. Ja wiem, oczywiście. No, mam nadzieję, że będzie jeszcze później szansa na kolejne spotkania z publicznością. Emocje, była trema? Ogromna, bo jesteśmy po raz pierwszy, gramy poza naszym miastem ukochanym Częstochowa i dlatego trema była ogromna, ale taką macie fantastyczną publiczność, że przeszło mi, jak widzisz. Pierwszy zespół w debiutach 2022. Marta Madejska, bardzo, bardzo dziękuję. Teraz czas, żeby także przygotować scenę dla kolejnego zespołu, ale pomoże nam w tym także, żeby trochę zagaić, trochę zapowiedzieć, trochę opowiedzieć. Także o muzyce, także o tym, co jeszcze się dzieje w przestrzeni chrześcijańskiej muzyki, chrześcijańskiej kultury. To wydarzenie kulturalne Bierzmowanie i zapraszam na scenę przedstawicieli zespołu Dlatego, którzy trochę o tym wydarzeniu, o tej inicjatywie, bo to seria wydarzeń, będą mogli opowiedzieć. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Dziś niedziela misyjna, więc tym bardziej dobra okazja, żeby opowiedzieć o przestrzeni, która zaprasza do takiego trochę zagłębienia się w przestrzeń wiary. Ale chcecie to zrobić nie dość, że muzycznie, to jeszcze kulturalnie, a na dodatek przy okazji Bierzmowania. Co to za wydarzenie kulturalne Bierzmowanie? Cześć wszystkim, dziękujemy za zaproszenie. Konrad Habit, Emil Niedziński. Gratuluję Michałowi Guskowi z całym zespołem i ekipą zorganizowania tego festiwalu. Też nie ukrywam, że go stymulowałem, żeby to wydarzenie się odbyło, ponieważ potrzebujemy takich zespołów, 10 razy więcej nawet zespołów potrzebujemy do naszej inicjatywy, które tu występują. Inicjatywa Kulturalne Bierzmowanie to jest taka inicjatywa, która łączy artystów, wspólnoty i duchownych w jedną całość. Zależy nam na tym, aby zatrzymać młodzież w kościele w taki sposób, aby tą młodzież skierować do wspólnot. Ponieważ zespół muzyczny zagra koncert i też tych młodych ludzi nie może formować i zabrać ze sobą, chcemy, żeby zaktywizować lokalne wspólnoty w ramach dekanatów, aby one przejęły do dalszej formacji młodzież, która aktualnie przygotowuje się do bierzmowania. A bierzmowanie, jak wiemy, trwa z reguły jeden rok albo dwa lata i to jest jakby świetny czas, żeby w ramach tego przygotowania jedno ze spotkań miało trochę inny charakter niż w kościele. I więc mamy z jednej strony bierzmowanych, z drugiej strony kulturę, dom kultury, stąd nazwa Kulturalne Bierzmowanie. Jak to robimy? Może powie dwa słowa Konrad. Tak, dzień dobry. Więc jak to się odbywa w praktyce? Tutaj bracia wcześniej mówili, że muzyka przyciąga młodzież rzeczywiście i chcemy stworzyć taką atmosferę, mniej więcej taką jak tutaj, dla bierzmowanych. W
w każdym dekanacie. Rozmawiamy, ustalamy to z księdzem dziekanem i z osobami, które przygotowują młodzież do sakramentu bierzmowania. I umawiamy się na takie wieczorne wyjście. I w tygodniu zabieramy młodzież, stajemy tutaj, tak jak muzycy stają na scenie i zaczynamy grać, tak? Więc gramy oraz w większości zespołów, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, wszyscy stoimy i tak jak słuchałem to, co muzycy mówią o sobie, każdy jest gdzieś w kościele, formuje się, gdzieś jest po prostu zaangażowany w jakiś sposób, no i to nasz wkład po prostu w to, żeby pomóc zatrzymać młodzież w kościele jest taki, że budujemy taką, jakby to powiedzieć, taką inicjatywę kulturalne bierzmowanie. Najpierw na terenie Warszawy, archidiecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej. Natomiast błogosławiony czas pandemii pozwolił nam również rozwinąć skrzydła. Nawiązaliśmy kontakty z zespołami z całej Polski. Właściwie mamy teraz już taką, wiecie, na razie nieformalną, ale jednak jakąś taką strukturę, że w każdej archidiecezji jest koordynator, ktoś z zespołu gdzieś tam lokalnie, do którego można zadzwonić i można próbować takie wydarzenie organizować. My jako zespoły dzielimy się tym know-how, wiemy jak to robić. Zależy nam też na spotkaniu z młodzieżą po wydarzeniu, po koncercie. Też zostajemy chwilę, rozmawiamy i po prostu no jest taki czas na refleksję. To ma bardzo wspaniałe owoce. Mamy takie świadectwa, że ludzie wstępują do wspólnot. Mamy takie świadectwa, że umocnieni są duchowni. Mamy naprawdę bardzo duży taki zwrot, taką informację zwrotną, że warto to robić. A to, co się tutaj dzisiaj dzieje rzeczywiście na tej scenie, no to tak, takich zespołów nam trzeba 10 razy więcej, ponieważ my mamy pomysł, jak ich zagospodarować i jest naprawdę bardzo dużo pracy. Ale bardzo dużo pracy. To już się dzieje, ponieważ tak. Te zespoły, które wcześniej pojawiały się na scenie debiutów, na scenie Festiwalu Chrześcijańskie Granie, wiem, że są już pomału angażowane w kulturalne bierzmowanie. To bardzo dobra wiadomość, ale musimy chyba przedstawić trochę więcej takich konkretnych szczegółów, bo dekanat to 10 parafii, więc sprawdzacie najpierw, czy jest wola, gotowość tych, żeby młodych z 10 różnych parafii w diecezji zgromadzić. Wymyślacie temat, datę, miejsce, żeby to wszystko się zgrabnie odbyło. Muzyka, która ma być tym magnesem. Bardzo często niestety jednak jest tak, że bierzmowanie, które z jednej strony jest sakramentem tej dojrzałości, wtajemniczenia chrześcijańskiego, dla młodych często może być i momentem rozstania, tym ostatnim sakramentem, więc czy udaje się poprzez muzykę sprawić, żeby tak nie było, żeby jednak przez wydarzenie muzyczne pokazać jakąś głębię, żeby pokazać, że to wiara może także i w muzyce rozbrzmiewać. Momentem rozstania i takim uroczystym w obecności księdza biskupa niestety często. Słuchajcie, dekanatów jest 1057 w Polsce i my tak naprawdę od dekanatu do dekanatu pukamy i jakby próbujemy te wydarzenia organizować. Takie parafia, dekanat to jest około 10 parafii, rozmawiamy z księdzem dziekanem, przedstawiamy mu ideę, że wspieramy duszpasterstwo i chcemy tą młodzież pomóc zatrzymać. Ksiądz dziekan organizuje te 10 parafii i duszpasterzy i tych młodych ludzi gromadzimy w lokalnym domu kultury, który ma warunki mniej więcej tak jak tutaj. Jest tam nagłośnienie, jest sala, jest obsługa, co obniża nam koszty organizacji tych wydarzeń. I na tych wydarzeniach w jednym dekanacie jest od 50 do 400 osób, w zależności jaka jest mobilizacja, jaki duży dekanat. Młodych póki co do bierzmowania przystępuje jeszcze rocznie 250 tysięcy osób, także to jest około 70% w ogóle wszystkich obywateli. To jest bardzo duża grupa i jakby... Tak, tylko dobrze by było także, żeby oni przystępowali do tego sakramentu świadomie i przypuszczam, że jakimś takim elementem tego uświadamiania, pokazywania głębi wiary może być muzyka. Może być muzyka. Muzyka jest świetnym takim medium, które łączy właśnie artystów, wspólnoty i duchownych w imię tych młodych ludzi, tak? Bo my na scenie stajemy razem z księżem,
księżmi. Przed tym wydarzeniem modlimy się na backstage'u z księżmi, z muzykami i ze wspólnotami. Razem wychodzimy do tych wszystkich młodych ludzi i im pokazujemy, co oni mają w danym dekanacie dla siebie. Tak, Oaza pokazuje swoją wspólnotę, Neokatechumenat pokazuje Postkresimę. Skauci Europy wychodzą w mundurach i pokazują, że też mają zaproszenie dla tych młodych ludzi. KSM, ministranci i ci młodzi ludzie później po tym spotkaniu mają okazję wymienić się doświadczeniami i porozmawiać z tymi młodymi ludźmi. I oni faktycznie do tych wspólnot wstępują. I to jest niesamowite. To jest takie tworzenie wspólnoty wspólnot, o tej idei mówi papież Franciszek i ksiądz Franciszek Blachnicki też już dawno o tym nas uczył. I my to próbujemy zastymulować. Także tak, jeszcze jedno słowo. Robimy to, co umiemy i to, co możemy, tak? Czyli treści, powiedzmy, Ewangelia pod strzechy poprzez dźwięki, to raz. A dwa, my jako artyści też mówimy o tym, że jesteśmy dorośli, stoimy na scenie, mamy swoje zawody, lekarze, nauczyciele, sprzedawcy, handlowcy. Natomiast za tym stoi domowy kościół, tak? Ktoś jest w domowym kościele, ktoś jest w neokatechumenacie, ktoś w jakiejś innej wspólnocie się kształtuje. Więc chcemy też pokazywać takie świadectwo, że w kościele jest fajnie i że dla każdego jest miejsce, więc to jest nasz sposób. Ja podam kilka przykładów, bo mamy około 15 zespołów w tej chwili takich współpracy. Szybko wymieńmy tych, którzy grają razem z wami. Którzy grają razem z nami, to jest Magda Anioł w tym roku przystąpiła w diecezji katowickiej, zespół Rock and Fire w diecezji włocławskiej, kaliskiej, zespół Soudarion, diecezja poznańska, zespół Regał, diecezja warszawska, my też diecezję warszawskiej zespół dlatego. No i też mamy zespół BEU, Monika Giergiel Music i zapomniałem. Dobrze, to trzeba też przygotować miejsce dla tych, którzy są zespół już na Rock scenie. Zespół Rock and Fire mówiłem. Tak jest. Bardzo aktywnie. Z nami jest już zespół Bonobo Co. Mam nadzieję, że oni może też będą mieli szansę pojawić się. Zapraszamy wszystkie zespoły i powiem tylko na koniec, że zespoły, które jakby rozumieją ideę, grają od 5 do 10 koncertów rocznie i dla każdego z zespołów jest na to przestrzeń, bo tych dekanatów jest bardzo dużo i wszystkich serdecznie zapraszamy, również księży i wspólnoty również, bo każdy może zainicjować takie spotkanie, żeby ci młodzi nie pouciekali nam z kościoła, a nasza muzyka, żeby nie zniknęła i nie pozostała na twardych dyskach. Jeszcze zapraszam, później będziemy tam dostępni. Jakby ktoś chciał porozmawiać, podejść do nas, to śmiało. To przedstawiciele zespołu Dlatego mówili o kulturalnym bierzmowaniu. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Razem z nami teraz już nie ma co zwlekać. Bonobo Co, trio, które przybywa z nowymi brzmieniami. Trochę więcej będzie brzmiało elektroniki. Trochę więcej się zadzieje w tej warstwie muzycznej. Mam nadzieję, że dacie czadu. Zostawiamy wam scenę. Drugi zespół koncertu Debiuty 2022. Cześć, witajcie. Zagramy teraz utwór Na dobranoc. Może niektórzy z was już kojarzą, a ci, co nie kojarzą, to poznają. Przez jasne światło swe dzień stworzyłeś pełen blasku. Teraz więc, gdy noc się zbliża, wysłuchaj nas. Pora już zatrzymać czas, idę spać, coś mi powie w snach. Pora już zatrzymać czas, idę spać, ja tu mówię pa. Pora już zatrzymać czas, idę spać, coś mi powiedz w snach. Pora już zatrzymać czas, idę spać, ja tu mówię pa. Boże nasz wszechmogący, przyjmij prośby nas zmęczonych.
codziennym, codziennym trudem pracy. Przed mrokiem chroń. Zatrzymać czas, idę spać, coś mi powiedz w snach. Pora już zatrzymać czas, idę spać, tak tu mówię pa. Pora już zatrzymać czas, idę spać, coś mi powiedz w snach. Pora już zatrzymać czas, idę spać, tak tu mówię pa. Pora już zatrzymać czas, idę spać, coś mi powiedz w snach. Pora już zatrzymać czas, idę spać, tak tu mówię pa. Pora już zatrzymać czas, idę spać, coś mi powiedz w snach. Pora już zatrzymać czas, idę spać, tak tu mówię pa. Dziękujemy bardzo. Teraz będzie taki utwór, którego jeszcze na pewno, znaczy myślę, że może niektórzy słyszeli, ale myślę, że większość z was nie miało okazji, dlatego że jeszcze nie jest wydany, ale już niedługo będzie. Już nawet jest przygotowany, zmiksowany. Ale jeszcze czekamy na teledysk. Wiadomo, że to wszystko długo trwa. No i co? Jest to utwór inspirowany tekstem z Brewiarza i właściwie ten utwór opowiada o takiej tęsknocie, bo zresztą pisany trochę w takich trudnych dla nas chyba wszystkich czasie, gdzie pojawiła się taka tęsknota za Bogiem i właśnie o tym jest ten utwór. Posłuchajcie. Wypełniać Twoje słowo. Jesteś naszym przebłaganiem. Wciąż czekamy, bo łaska Twoja jest większa niż to, co tu ma. Do nas zejdź jako żywczy deszcz, nawilża pustynię serc. Do nas zejdź jako żywczy deszcz, bo wciąż czekamy na Ciebie. Na Ciebie. Twoje słowo, jesteś naszym przebłaganiem. Pomóż nam, Panie, wypełniać Twoje słowo. Wola Twoja niech się stanie. Tobie chwała, Synu Boży, pierworodny wśród umarłych, światło nigdy nie gasnące i radości czyste zdroju. Jesteś naszym przebłaganiem wobec Ojca Wszechmocnego. Swoją krwią odmyłeś grzesznych, pojednałeś niebo z ziemią. W tej godzinie Twojej śmierci, odrodzeni w Paschy źródle,
hołd składamy Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen. Dziękujemy bardzo. I to już nasz ostatni utwór o tytule Hizop. Jest to nasz pierwszy utwór. I myślę, że jest najbardziej prawdopodobne, że go znacie, więc jeśli tak jest rzeczywiście i ktoś, też słyszeliśmy tutaj takich parę głosów, że rzeczywiście na przykład dzisiaj rano słuchaliście. Jeśli tak rzeczywiście jest i kojarzycie tekst, to zapraszamy was do śpiewania razem z nami. Będzie nam bardzo miło. A jeżeli nie znacie, to możecie się szybko nauczyć, bo nie jest taki trudny nawet. Daleki bądź od strachu, ze mną nie masz się czym martwić. Ja pokażę ci, jak wytrwać w mej miłości. Twe słowo drogowskazem, gdy nie mam siły, wtedy mówię: Pan jest większy. Wtedy mówię: Pan jest większy. Alleluja, dziękujmy Panu, alleluja. Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska trwa na wieki. Alleluja, dziękujmy Panu, alleluja. Jego łaska trwa na wieki. Jego łaska trwa na wieki. Gdy patrzę na twe niebo i to, co wysoko na nim, zastanawiam się, kim jestem w twoich oczach. Wciąż szukam odpowiedzi w tym, co na świecie. Otwórz moje oczy, Panie. Otwórz moje oczy, Panie. Alleluja, dziękujmy Panu, alleluja. Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska trwa na wieki. Alleluja, dziękujmy Panu, alleluja. Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska trwa na wieki.
uwaga, to teraz zaśpiewacie z nami? Tak? To uwaga. Raz, dwa, trzy. Alleluja, dziękujmy Panu, alleluja, Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska trwa na wieki. Trochę głośniej, bo was nie słyszymy. Alleluja, dziękujmy Panu, alleluja, Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska trwa na wieki. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zespół Bono, bo co? Natalia Piechnik, Kuba Piechnik. Ja nazywam się Jasiek Piwowarczyk. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wielkie, wielkie brawa dla Bono, bo co? Szybko korzystając jeszcze z waszej obecności na scenie, jak to jest występować tutaj przed publicznością chrześcijańskiego grania? Cudownie. Była trema? No, trochę była, no. A tylko trochę czy duża? Nie, no troszkę tak, troszkę. Musi być trema, zawsze musi nie być no, trema. Nie no, była, była. Dobrze, dobrze, czekamy zaraz nie na werdykt. Nie mogę powiedzieć, że była duża trema, no nie mogę tak powiedzieć. Dobrze, mam nadzieję, że także taką dobrą tremę ma kolejny wykonawca, który zaraz będzie się szykował do tego, żeby wystąpić przed państwem, ale czas, żeby także popatrzeć jeszcze na to dzisiejsze świętowanie. Dobrze, żeby opowiedziały nam o sobie domy serca. Zapraszam Wiki i Agę. Mam nadzieję, że troszkę więcej będziemy mogli opowiedzieć o takiej inicjatywie, która działa już w 40 krajach na całym świecie. To też taka bardzo konkretna przestrzeń pokazania tego wszystkiego, co dzieje się w muzyce. I przez muzykę też działacie troszkę? Poradzimy sobie spokojnie. W jaki sposób w takim razie można was odnaleźć? Czym są domy serca? Skoro nie jest to takie wprost koncertowe, to co w duszy domów serca gra? Hola? Tak. Dzień dobry. Tam, domy serca, jesteśmy wspólnota misyjna. Że jesteśmy, jak ty powiedziałaś, na 40 krajów. I tu w Polsce jesteśmy na pracy północy. Mamy dom o 10 lat. Teraz ten rok świętowaliśmy, tydzień temu świętowaliście ten 10 lat naszą obecność tu w Polsce. I co to jest? To proponujemy młode ludzie jechać na misję na rok, na 14 miesięcy i mieszkać na małe wspólnoty. No, 4-5 osób, ale międzynarodowe. To znaczy, okej, okay, będziemy mieszkać na, może być na bardzo biedne okolice i spróbujemy być ten obecność jako Maria na owoc rzeszy. To jest, spróbujemy być ten obecność blisko ludzi, które bardzo potrzebują, bardzo, które mają dużo cierpienia. I ten obecność może być bardzo prosto, tylko, nie wiem, pić herbata, tylko być tam. Czasami jest, może być trochę trudno, bo tak, to jest ludzie, które jest, na przykład, jest leżące, jest chore, ale nie musimy nic nie zrobić. Jako Maria, tak jak było obok Jezusa, ale jesteśmy tam. I ten obecność mówi więcej, mówi dużo, że jest toż, które myśli za tobą. Pojawiacie się po to, żeby nieść ulgę w cierpieniu, żeby pomóc tym, którzy są potrzebujący. To bardzo ważne zadanie, często trudne, ale tak jak mówicie, chyba najprostsze jest to, żeby po prostu być. Dużo osób się zgłasza, żeby w takich kilkuosobowych, międzynarodowych wspólnotach nieść dalej to światło, taką ulgę w cierpieniu. Myślę, że z Polski wyjechało nas już ponad 120 osób
z całego świata, ponad 1500. Ja żyję w tym momencie w Domu Serca w Salwadorze. Jestem tam od pół roku. Tygodniowa przerwa w Polsce teraz, żeby trochę zimna złapać. I mogę wam powiedzieć, że faktycznie to jest niesamowite doświadczenie, jak będąc w takim kraju bardzo biednym, praktycznie żyjemy prawie w slumsie, nasi przyjaciele żyją w domach z blachy w bardzo trudnych warunkach, jak faktycznie widać to, że to, czego ludzie najbardziej potrzebują, to jest obecność Boga poprzez obecność drugiego człowieka. Więc tak naprawdę nasza misja to jest właśnie zabawa z dziećmi, odwiedziny osób starszych. I później Pan Bóg dokonuje cudów. To jest niesamowite. Mogę wam opowiedzieć o Eduardo. To jest taki nasz 6-letni przyjaciel, który zawsze stoi przed naszą kratą, bo jest bardzo gorąco, więc zamiast jednych drzwi mamy kratę po prostu. No i Eduardo zawsze ma bardzo dużo pytań. Zawsze słyszymy jego głos, nie? Jak się masz, jak się nazywasz, co już zjadłeś, dlaczego już to zjadłeś, dlaczego nie jesz, a gdzie jest ten wolontariusz, a gdzie jest inny wolontariusz? No i tak powoli przez te jego pytania, on chce też bardzo uczestniczyć w naszym życiu, więc przez to, że właśnie chce się z nami bawić, ale nie tylko, pierwszy raz w swoim życiu wszedł do kaplicy, pierwszy raz w życiu usłyszał modlitwę Zdrowaś Mario, Ojcze Nasz, więc to są takie małe cuda Pana Boga, które dzieją się tak naprawdę przez przyjaźń, przez uśmiech, przez to, że jesteśmy razem z Nim, tak jak On tego chce. Mówicie o tym, że jesteście w egzotycznych, gorących miejscach, a do Polski można przyjechać złapać trochę zimniejsze jaury, ale u nas przecież nie brakuje gorących serc. Tego, co dzieje się, by pomagać innym, to widzimy teraz szczególnie w pomocy tym wszystkim, którzy uciekają choćby przed wojną, znajdują schronienie u nas. Tych gorących serc bardzo wam potrzeba. W jaki sposób można się do was zgłosić? Jak można zostać wolontariuszem w Domach Serca? Okej, teraz zaczynamy nowy cykl formacyjny. Jak długo taki cykl formacyjny trwa? Bo to nie brzmi tak bardzo prosto, ale czy to jest groźne? No tak, mamy. Są trzy weekendy, jest jeden weekend informacyjny, trzy weekendy formacyjne i potem mamy jakiś czas intensywny, dwie tygodnie i to jest na 6 miesięcy około. Czyli po pół roku można zostać waszym wolontariuszem. Tak, i na ten czas oczywiście czy znamy razem, kto to jesteś, kim jest Dom Serca i też teraz jest 11-12 listopada, to jest następny weekend informacyjny. I jak możemy, to jest strona internetowa. .pl, dzięki. I okej, tam też jest napisane, co to jest Dom Serca. Mamy stronę na Facebook, na TikTok, to jest ważne. I też tam, bo dla nas to jest, idziemy na misję, ale nie idziemy samym. To znaczy, okej, idziemy na misję, ale cały Kościół jadę ze mną. I to oczywiście, że jesteśmy na misję, na czas i jesteśmy do dyspozycji 24 godziny, że nie mamy pracy. So, też potrzebujemy darowizna, sponsor. I dlaczego też na tę stronę internetową musimy zamówić, jak chce pomagać ten wolontariusz, że jest na tym kraju. Możesz, jak chce pomagać nie tylko finansowe, ale też duchowe. Mamy, jak, to jest, pytamy, że módli się Dziesiątka Rusaniec, dzięki. Dziesiątka Rusaniec dla ten wolontariuszy socjalnie i dla ten misję. I dla mnie to jest ważne, przepraszam, że napisamy list do naszych darszeństwów. I to jest, dla mnie jest niesamowite, bo są ten list jak list o Święta Pawła. Że on powiedział, okej, teraz jest Kościół, jest tak, co robimy i tak dalej. I to jest tak samo. Wolontariusze, które są na misję, napisają list i powiedzą, jak Pan Bóg jest obecny z nimi na tę misję, na ten moment, tu i teraz, ja musimy mówić, ale nie tu i teraz, tam i teraz. Przeróżne miejsca, przeróżne historie w tych listach na pewno będą zawarte. Powiedzcie jeszcze tylko, w jakich miejscach, może wybierzmy takie najbardziej charakterystyczne, te gdzie jesteście spośród tych 40 krajów świata.
Jeśli chodzi o cały świat, to jesteśmy głównie w Ameryce Południowej, więc Chile, Argentyna, Ameryka Centralna, Honduras, Salwador, również Europa, Włochy, Rumunia, Francja i bardziej egzotycznie Senegal, Tajlandia, Japonia, Filipiny, więc zapraszamy. Jeśli ktoś lubi podróżować ekstremalnie, poznawać ludzi od wewnątrz, można to zrobić www.domyserca.pl. Zapraszam, żeby tam zajrzeć, a nie ma lepszej okazji jak takie święto jak dzisiaj, Dzień Misyjny w Kościele. Bardzo, bardzo dziękuję. Domy Serca, które serdecznie z serca zapraszają. To teraz tak bardziej swojsko po naszemu, na pewno będzie tak bardziej owocowo, to za sprawą zespołu Sezon na Czereśnie, trzeci zespół dzisiejszego koncertu Debiuty 2022. Chrześcijańskie przesłanie, zespół od 2018 roku. Powitajmy ich na scenie. Koncerty rozpoczynamy naszą autorską piosenką Do Ducha Świętego. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do przeżywania tekstu tego utworu razem z nami, do wyciszenia, do możecie zamknąć oczy, złapać się za ręce. Prośmy Ducha Świętego o owocne przeżycie tego czasu. Czekam na wiatr, co poruszy żagle mojej duszy. Nie żaden sztorm, czy huragan, które wszystko kruszą, lecz na powiew spokojny i łagodny, co popchnie mnie subtelnie na życia głębokie wody. W cichym wietrze Tyś ukryty, rusz żaglem duszy mej uśpionej, Duchu Święty. Thank you.
Święty, przyjdź do mego serca. Żarem i światłem jest Twoja miłość. Udziel mi, Panie, obfitości łaski Twej. Uczyń me ciało Twoją świątynią. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Twego ducha dziś chcemy więcej.
Cieszymy się, że możemy zobaczyć wasze uśmiechnięte twarze, optymizm w oczach i chcielibyśmy tą radość podtrzymać jeszcze, więc zachęcamy was do przyłączenia się do kolejnego naszego utworu. Chcielibyśmy bardzo, żebyście z nami zaśpiewali ten utwór. Jesteście chętni? Tak? Tak? Jest fantastycznie. Słuchajcie, tekst jest bardzo, bardzo prosty. Brzmi on następująco. Powtórzę go raz, a później jeszcze raz z wami, dobra? Uwaga, tekst brzmi następująco. Wznoś w górę ręce, a i właśnie jest choreografia. Uwaga, powtarzajcie razem ze mną. Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal i uwaga, o! Macie to? Macie? Dobrze. To jeszcze raz, uwaga. Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, o! Fantastycznie, to teraz spróbujemy z muzyką i śmiało przyłączcie się do nas, śmiało bawcie się razem z nami. Po prostu radujmy się tą chwilą, że jesteśmy tutaj, że możemy uwielbiać Pana. Po prostu żyjmy tym. Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. O, wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. O, wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. O, wznoś w górę ręce, Pana chwal. Z Nim po wodzie pójdziesz mimo fal. Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal.
was jeszcze poprosić, żebyśmy zaśpiewali to a cappella. Jesteście chętni na to? Uwaga! Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal, o! Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal, o! Raz wy! Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal, o! Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal, jeszcze raz! Wznoś w górę ręce, Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. Woo! Dzięki wielkie! Jesteście fantastyczni. Dziękujemy, że możemy tu dla was wystąpić. Sezon na czereśnie. Zespół śpiewa, pokazuje, tłumy szaleją. Mam nadzieję, że jury także w emocjach. Chciałbym, żeby nasz skład jurorów szykował się pomału na scenie, żebyśmy mogli parę minut powiedzieć o właśnie tych zespołach, żeby jeszcze jury podzieliło się takim swoim świeżym spojrzeniem. Zanim, mam nadzieję, jury się tu u nas zjawi, to szybkie pytanie do was. Jak to jest wystąpić podczas debiutu 2022? Fantastycznie, Boże, my tu mamy najlepszą publikę pod słońcem. Zaangażowani, rozśpiewani, jeszcze choreografię opanowali. No cudownie po prostu. Pytanie to, które było do wszystkich poprzednich zespołów. Jak duża trema? Była, nie była? Średnia, wielka? Była ogromna. Była ogromna. Mamy nadzieję, że nie było tego po nas widać. Staraliśmy się bardzo, ale wiadomo, stres jest stresem. Ale mam nadzieję, że podołaliśmy. Dziękujemy. Sezon na czereśnie. Wielkie brawa. Dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz. Czekamy jeszcze na basistę. Jak zwykle na czas. Dziękujemy. Jeśli jury może teraz dotrzeć, to jest ten moment, żebyśmy spojrzeli jeszcze tak szybko na temperaturę obrad. Mam nadzieję, że mogą się tu panowie ze składu jurorskiego pojawić. Ale w międzyczasie, nie tracąc go, chciałbym, żebyśmy powiedzieli o gościu, kolejnym gościu specjalnym. To Wspólnota Szalom. Zapraszam reprezentantów właśnie Wspólnoty Szalom, która jest to organizacją, która także działa w kilkudziesięciu krajach świata. Lamek, witam serdecznie. Wspólnota Szalom zaczęła się w Brazylii. Jak to jest z tak ciepłego kraju przybywać do nas? Tak jest. Ja jestem Lamek, jak już Przemek powiedział wam. Mam 26 lat i wspólnota powstała w Brazylii 40 lat temu. Ale to jeszcze ciekawe, dla mnie dzisiaj jest bardzo wyjątkowy mieszkać w Polsce, dlatego że nasza wspólnota tak naprawdę otrzymała od Pana Boga tak jakby łaskę założenia podczas mszy świętej w ofiarowaniu, jak nasz założyciel podchodził w roku 1980, dać prezent podczas ofiarowania papieżowi, wtedy Janowi Pawłowi II, nie? I właśnie tam on ofiarował swoje życie dla ewangelizacji, szczególnie młodych, ale też swoje życie dla Kościoła i dla całej ludzkości. I w ten sposób jakby Pan Bóg zaczął pracować w jego sercu pierwszy i później on nie oczekiwał na to, nie planował tego, ale wspólnota została założona, powstała powoli, jak opatrzność Pana Boga też prowadziła to. I teraz jest ponad 30 krajach. Działa i rozwija się. Podczas 30-lecia tej wspólnoty papież Benedykt XVI przekazał wam statut. Dziś jesteście wspólnotą, prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Tak. Na czym polega właśnie taka formuła? To jest tak, że we wspólnocie są członkowie wspólnoty, które składają przyrzeczenie, żeby żyć charyzmatem w sporcu bardziej radykalny. I są inni, którzy po prostu działają z nami, czerpają od charyzmatu, ale po prostu są z nami w tych naszych, to nazywamy dzieło Szalom, więc każdy może uczestniczyć w grupach modlitewnych wspólnoty i działać razem z nami w tym posłaniu Pana Boga dla każdego z nas. Czyli jak wygląda to rozróżnienie właśnie, to większe zaangażowanie, a jak działają te mniejsze wspólnoty w tym dziele Szalom?
to jest tak, że na przykład tutaj w Warszawie mamy, mogę powiedzieć, są te trzy sposoby życia. Jest to, co nazywamy wspólnota życia, jest to, co nazywamy wspólnota przymierza i to, co jest dzieło szalom, więc ci, którzy uczestniczą w grupach modlitewnych. Ci, którzy składają przerzeczenia, różnica jest taka, że te osoby odkrywali w sobie powołanie do życia naszym charyzmatem, nie? Lamek, jak to wygląda teraz? No właśnie. No, nasz charyzmat ma jako trójnik, to jest też wspólnota misyjna, więc każdy, nawet będąc w Warszawie, pochodząc z Warszawy, ale chce działać i ma w sercu to pragnienie też ewangelizacji, to znaczy przekazanie Pana Boga innym, to właśnie też może żyć misją tutaj, gdzie jest, nie? I właśnie te sposoby życia, jako wspólnotę przymierza na przykład, to nie tak jak ja, ale na przykład teraz są Polacy już we wspólnocie przymierza tutaj w Warszawie i właśnie oni chodzą do pracy tak jak zawodowo, jak może każdy, kto tu jest, na uczelni, czy w innym miejscu, w swoich rodzinach, w swoich domach, w życiu, które wygląda może w normie, nie? Normalne życie, ale oni żyją kontemplacją, jednością i ewangelizacją i właśnie w tych miejscach, gdzie są. Wspólnota, życie kontemplacyjne wspólnoty, my jesteśmy powołani do głębokiego życia kontemplacyjnego, to znaczy my mamy codziennie poświęcić 2 godziny Panu Bogu w ciszy, w modlitwie według metody świętej Teresy z Awily, więc czerpamy dużo z tej duchowości z Karmelu. I oni między swoimi działaniami, oni jak układają ten czas, nie? Jak dadzą radę modlić się, chodzą na mszę codziennie i tak dalej. A moje życie, ja poświęciłem, tak jakby wyrzekałem się tego wszystkiego, to może pracę jakieś zawodowo, albo założyć, albo zostać z moją rodziną tam w Fortaleza, skąd pochodzę. I wykonać tak, jak życie bardziej tak. Pan Bóg mnie wołał do życia jeszcze bardziej radykalnie, nie? Więc moje życie jest całe poświęcone ewangelizacji. Więc dzisiaj moja praca, moje siły, moje wszystkie cierpienia i radości są dla Pana Boga, dla ewangelizacji, żeby ludzie mogli poznać Pana Boga, mogli doświadczyć Go tak, jak ja mogłem, nie? Wtedy. Taka duchowość karmelitańska, niektórzy powiedzą, że może jest zbyt wymagająca, że może ta myśl, którą zostawiała święta Teresa czy święty Jan od Krzyża, no czy dzisiaj to tak łatwo wprowadzić w życie kilka godzin w ciszy codziennie? To jest tak, że na początku zawsze pytam, ale Lamek, jak modlicie się 2 godziny codziennie, nie? Na początku nie byłem przyzwyczajony do tego jakby, nie? Ale to było tak, że jak odkrywam, że Pan Bóg od tego chciał to ode mnie, to nie było tak, że on kazał, Lamek, musisz modlić się 2 godziny. Nie. Ja znalazłem w sobie takie pragnienie, żeby spędzić ten czas z Panem, nie? Bo właśnie tam z Nim pogłębiam relacje i mogę właśnie być wypełnionym Panem Bogiem, żeby też przekazać innym to. I to jest tak, że tych, którzy on powołuje do tego, właśnie to nie jest problemem, to nie jest może trudnością, po prostu my chcemy być już tu Pana, nie? Więc to tak jest. Oczywiście w moim życiu są rzeczy wymagające, to nie oszukujmy, nie? Nie oszukujmy się, ale nawet te rzeczy wymagające, one mogą stać się piękne, jeżeli ja mogę, daję być przenikniętym tym spojrzeniem, tą łaską Pana, nie? Jak dzisiaj świętujecie Dzień Misyjny, jak wszystkie środowiska misyjne, ci wszyscy, którym dobro misji leży na sercu, a mam nadzieję, że wszyscy tak właśnie czują, że dzisiaj, kiedy przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, kiedy rozpoczynamy Tydzień Misyjny, to jakaś taka myśl o tych misjach dziś będzie nam towarzyszyła, jak świętuje wspólnota Szalom i jak można do Was dołączyć. To jest tak, że żeby do nas dołączyć, każdy czwartek tutaj na Bielanach w Warszawie mamy grupę otwartą dla tych, którzy chcą uczestniczyć i być z nami, czerpać od łaski Pana Boga podczas modlitwy i też formacji i wszystko dalej, nie? I działać razem z nami. Bo właśnie ja w tym tygodniu misyjnym i też w tym dniu misyjnym, to ja myślę, że każdy z nas jest posłany znowu jako chrześcijanin na świecie, gdzie jesteśmy, żeby właśnie być świadectwem tego Pana, który zmartwychwstał, przeszedł przez krzyż. Nie został w śmierci, ale powstał, nie? I
No, każdy jest już misjonarz. Każdy jest misjonarzem. Oczywiście papież Franciszek o tym często mówi, że jesteśmy uczniami, misjonarzami i takie powołanie powinniśmy także w sobie odkryć. Wspólnota Shalom. Bardzo, bardzo dziękuję. Shalom. Obrady jury widzę znacznie bardziej intensywne, niż mogłoby się wydawać. Ciekawe, jaki będzie werdykt. Trzeba trzymać kciuki, żeby było zgrabnie, sprawnie, żeby udało się wszystko opowiedzieć, żeby w tych emocjach jak najbardziej gdzieś się nie zatrzymać. One muszą być, ale na odpowiednim poziomie. Żeby ten poziom podtrzymać, pomoże nam teraz kolejny zespół. Teraz już poza samym konkursem debiuty 2022. Zespół, który na scenie już funkcjonuje, zespół, który odnosi sukcesy, także zdobył bardzo, bardzo ważny tytuł, bo to odkrycie roku 2022, zespół Tylko Ty. Twoją modlitwę tam, gdzie Ty z Ojcem łączysz się. Twego ducha tak bardzo pragnę z nędzy grzechu wydobądź mnie. Jak zagubioną owcę, jak dziecko daleko gdzieś, Panie, proszę, odszukaj mnie. To nieprawda, że nie chcę Cię. Jak zagubioną owcę, jak dziecko daleko gdzieś, Panie, proszę, odszukaj mnie. To nieprawda, że nie chcę Cię. To nieprawda. To nieprawda, że nie chcę Cię. Uzdrów, Panie, duszę moją w swoich ranach, zanurz mnie, bym już odtąd się nie błąkał, bym usłyszał, Tyś moim jest. Jak zagubioną owcę, jak dziecko daleko gdzieś, Panie, proszę, odszukaj mnie. To nieprawda, że nie chcę Cię. Jak zagubioną owcę, jak dziecko daleko gdzieś, Panie, proszę, odszukaj mnie. To nieprawda, że nie chcę Cię. Odszukaj mnie. Odszukaj mnie. Zagubioną owcę swą. Wiem, kim jesteś. Jesteś mój. Jesteś mój. Wiem, kim jesteś. Jesteś mój. Wiem, kim jesteś. Jesteś mój.
Panie, jesteśmy cali Twoi. Kochani, witamy Was serdecznie. Bardzo się cieszymy, że możemy tu być. Cieszymy się, że są takie miejsca, są takie festiwale, jest taki czas, w którym piękna muzyka śpiewana na chwałę naszego Boga może mieć miejsce, że możemy Go uwielbiać, możemy się tym zachwycać, możemy się tym współdzielić i poszerzać granice naszego poznania o tym, jak wspaniały jest nasz Pan. Amen? Amen. 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 Kolejny utwór, jaki dla Państwa wykonamy, nazywa się Opowieść. Jest to piękna pieśń o miłości i o tym, że miłość powołuje nas do tego, żebyśmy stawali w trudnych chwilach niezmiennie. Żeby nasza miłość była taka sama przez każdy czas. W zdrowiu, w chorobiu, w szczęściu, nieszczęściu. I o tym, że prawdziwa Boża miłość właśnie też taka jest. I refren tej piosenki mówi o tym, nie mów, że kochasz, gdy nie umiesz przyjąć tego, jak naprawdę jest. Zapraszam Was serdecznie. Zdarzyć się może, że w życiu jest inaczej, niż tego pragniesz, niż tego chcesz, tego pragniesz, tego chcesz. Niż naprawdę tego chcesz, z całego serca pragniesz, burzysz swoje mury. Bonjour.
zwyczajna miłość przydarza się zwyczajnym ludziom. Już zrozumieli jej sens, już nie pytają, czy zostanie na długo. Miłość wyzwaniem stałym jest. Nie mów, że kochasz, gdy nie umiesz przyjąć tego, jak naprawdę jest. Zdarzyć się może, że w życiu jest inaczej, niż tego pragniesz, niż tego. Oczywiście Bóg nas kocha już taką miłością. To jest wspaniała nowina. Kochani, kolejny utwór nazywa się Wszystko, czego pragnę. Jest to taki utwór chcenia, bo my chcemy pragnąć tylko Boga. Jeszcze nie do końca jesteśmy w tym miejscu, ale nasz duch nas woła o to, żebyśmy wszystko, czego pragniemy, o wszystko, za co zabiegamy, za czym marzymy, za czym tęsknimy, był On sam. On sam w swoim świętym jestestwie, żeby nas wypełniał, przepełniał. I żebyśmy się stawali jak najbliżsi Jemu. Wszystko, czego pragnę. Wszystko, czego pragnę, to Ty, Ty sam, Twoja obecność. Wszystko, czego szukam, to Ty, Twoja chwała, Twe królestwo. Wszystko, za czym tęsknię, to Ty, moje serce. Przy Twym sercu wszystko, o czym marzę, to Ty. Byś był wszystkim dla mnie, Jezu, tylko Ty. Byś był wszystkim, tylko Ty. Ty sam, Twoja obecność.
Ty, moje serce przy Twym sercu. Wszystko, o czym marzę, to Ty, byś był wszystkim dla mnie, Jezu. Wszystko, co mam, to Ty, Jezus, moje niebo, a ja w nim. Wszystko, co mam, to Ty, Jezus, moje niebo, a ja w nim. Zgodzicie się z nami, że wszystko, co tak naprawdę mamy cennego w życiu, to jest Jezus. Wszystko, co dostaliśmy cennego w życiu, jest od Niego. Wszystko, co w życiu mam, to On. I bez Niego nie mam nic. Kochani, kolejny utwór, jaki chcemy dla Państwa wykonać, to utwór tytułowy naszej płyty. Pokochaj jeszcze raz. Cud, przepraszam. Z płyty. Piosenka nazywa się oczywiście Cud, natomiast refren tej piosenki jest zgodny z tytułem naszej płyty. Pokochaj jeszcze raz. Pokochaj jeszcze raz, idź, 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 pokochaj jeszcze raz. Niech się stanie cud, niech przemieni blask każdą ciemność, każdy lęk, choć tak wie. Nie lękaj się, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, nie lękaj się, nie lękaj się, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj.
jeszcze raz, idź, bo kochaj 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 jeszcze raz. Wbrew wszystkiemu, co narzuca świat, idź pokochaj jeszcze raz. Niech się stanie to, co niemożliwe jest. Niech moc ducha pojedna nas. Nie lękaj się, nie lękaj się. Idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz. Nie lękaj się, nie lękaj się. Idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz. Idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz. Idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz. Idź pokochaj jeszcze raz. Chociaż mówią ci, miłość kłamstwem jest, idź pokochaj jeszcze raz. Chociaż mówią ci, nie wygłupiaj się, ty miłością zmieniasz świat. Bez miłości nie da się żyć, bez miłości nic nie zrozumiesz, bez miłości nie zna. Serce choruje, bez miłości nie da się żyć, bez miłości nic nie zrozumiesz, bez miłości nie znaczysz nic, bez miłości serce choruje, dlatego nie lękaj się, nie lękaj się. Pokochaj jeszcze raz, nie lękaj się, nie lękaj się. Idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz. Idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz. Idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz, idź pokochaj jeszcze raz. Pokochaj jeszcze raz, idź, 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 pokochaj jeszcze raz. Tak, Panie, chwała dla Ciebie. Wszelka chwała dla Ciebie. Amen. Amen. Wszelka chwała dla Ciebie, Panie. Dziękujemy bardzo. Ja przedstawię dla Was zespół Tylko Ty. Zacznę od Pani. Ilonka. Ewelinka. Kasia. Ania. Mateusz. Michał. Ja się nazywam Ania. Kochani, wszystkie utwory, jakie wykonaliśmy dla Państwa tu dziś, pochodzą z naszej pierwszej, oby nie ostatniej płyty, która się właśnie, jak wspomniałam, nazywa Pokochaj jeszcze raz. Jeśli któryś z Państwa chciałby zabrać część tego uwielbienia do siebie do domu, to możecie nabyć taką płytę w sklepiku chrześcijańskiego grania. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz chwała dla Pana. Zespół Tylko Ty. Muzyczne odkrycie roku 2022. Wielkie brawa. Ale zostańcie jeszcze z nami, bo to jest ten wielki moment, kiedy wszyscy będziemy mogli podziękować za to wydarzenie. Zapraszam także tych, którzy wystąpili dzisiaj w ramach konkursu Debiuty 2022. Wszystkie zespoły, Marta Madejska, Bono Boco, także Sezon na Czereśnie. Zapraszam także wolontariuszy, organizatorów, tych wszystkich, którzy są częścią tego wielkiego wydarzenia jak chrześcijańskie granie. A teraz muszę odnotować, zdać sprawę właśnie reportersko z tego, jak przebiegały
obrady żyli, były bardzo, bardzo intensywne i dlatego żyli nie pojawiło się wcześniej, żeby trzymać w napięciu. Ta cisza była w zupełności uzasadniona, także po to, żeby, no właśnie, taka na początku cisza, później trzęsienie ziemi, żeby za kilka minut ogłosić werdykt. Za chwilę go poznamy. Zapraszam wszystkich, którzy są zaangażowani w to wydarzenie. Zobaczmy także, co można było przed festiwalem dowiedzieć się o zespołach, także to, kto wystąpił. Granie. Niemal wszyscy są na scenie. Zapraszamy teraz jury, które ogłosi zwycięzców konkursu Debiuty 2022. Wielkie brawa dla wszystkich wykonawców. Na scenie jest także Michał Guzek, współorganizator, organizator, mózg także tej operacji w Fundacji Chrześcijańskie Granie. To teraz właśnie przekazanie trofeum do jury. Teraz ten moment, na który wszyscy czekamy. Witajcie. Myślę, że wspólnie spędziliśmy wspaniały czas. Najbardziej nas cieszy to, że ciągle tak wielu młodych ludzi, coraz więcej z roku na rok, chce śpiewać dla Pana Jezusa, dla Boga. I to jest fantastyczne, że w taki sposób właśnie w prawdzie i miłości możemy uwalniać ludzi od wielu problemów. Bardzo wszystkim Wam dziękujemy za udział i gratulujemy Wam, Michałowi również, całej fundacji. Brawa dla wszystkich wykonawców. Mieliśmy, to nie jest trywialne, ale mieliśmy duży problem z ogłoszeniem tego werdyktu, ale wydyskutowaliśmy to rozwiązanie. Postawiliśmy na radość. Sezon na czereśnie, brawo. Wielkie gratulacje. Debiut 2022, sezon na czereśnie. Gratulujemy. Gratulujemy. Serdecznie gratulujemy, ale zapraszamy także wszystkich, którzy dzisiaj pojawili się na scenie. I niech dziewczyny teraz poprowadzą nas a cappella w tym waszym numerze ostatnim. Stańcie na środku. Zapraszamy. Proszę. Chodźcie wszyscy, stańmy. Boże, jacy jesteśmy szczęśliwi. Matko Święta, nigdy nie pomyśleliśmy, aż ciężko mi się mówi. Ojej. Ojej, naprawdę jest ciężko. Już nie dostaniemy tonacji od pianisty, ale może sobie poradzimy. No Jezu, jesteśmy szczęśliwi, naprawdę. Dziękujemy. Chodźcie do nas wszyscy, zachęcamy was. Chodźcie, zaśpiewamy razem. Śmiało. Jejku. Jeszcze przytulaski, dajcie nam moment. Dziękujemy bardzo. Gotowi jesteśmy? Wstańcie, proszę was, wstańcie. Cieszmy się. Cały refren zaśpiewamy, dobra? Śmiało. Okej, mamy to. Uwaga.
Wznoś w górę ręce Pana chwal, z Nim po wodzie pójdziesz mimo fal. Wznoś w górę ręce Pana chwal, z Nim przeniesiesz góry, jeśli będziesz chciał. Jeszcze raz. Wznoś w górę ręce Pana chwal, z Nim po wodzie pójdziesz mimo fal. Wznoś w górę ręce Pana chwal, z Nim przeniesiesz góry, jeśli będziesz chciał. I bridge. Wznoś w górę ręce Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. O, wznoś w górę ręce Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. O, teraz wy. Wznoś w górę ręce Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. Wznoś w górę ręce Pana chwal, Pana chwal, Pana chwal. Dziękujemy jeszcze raz. A jeśli jest jeszcze w sercu siła i chęć, żeby coś jeszcze zaśpiewać, to śmiało. Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty, Panie, jesteś mą nadzieją. W Tobie ufam i bać się nie będę. Będę śpiewał. Gratulacje dla zwycięzców, gratulacje dla wszystkich dzisiejszych wykonawców. I tą piękną pieśnią kończymy koncert debiuty 2022, tegoroczną 11. edycję Festiwalu Chrześcijańskie Granie. I do zobaczenia za rok! Serce, więc